Witam Państwa na spotkaniu z przystanką Historia, na spotkaniu z cyklu Portrety. Dzisiaj mamy wielką przyjemność gościć panią dr Annę Sobór-Świderską. Zaraz pokażę najnowsze dzieło pani doktor, ale tytułem wprowadzenia: historyk, badacz dziejów najnowszych, przez wiele lat związana z Uniwersytetem Jagiellońskim, z Wydziałem Historycznym. Autorka licznych tekstów naukowych w prasie fachowej, ale także autorka biografii Jakuba Bermana, która została wyróżniona przez Instytut Pamięci Narodowej za najlepszy debiut historyczny 2007 roku. Także tłumaczka książki o wspomnień kagiebisty. Witam pana, witam państwa. Dokładnie, Siergieja Kormilca. Tak jest. Książka, jak państwo poszukacie dobrze w internecie, można jeszcze znaleźć. No i autorka najnowszej książki, tutaj wielkie ukłony z mojej strony dla pana Jana Sotkiewicza i dla wydawnictwa Universitas za pomoc w takim szybkim dotarciu przesyłki do mnie. Książka Franciszek Szlachcic, biografia między służbami specjalnymi a polityką. Dzieło, jak państwo widzą, poważne, prawie 600 stron. Plus indeksy, liczne przypisy, więc biografia jak najbardziej naukowa. Ja sobie tutaj przed panią doktor jako jej dzieło wystawię, żeby państwo mogli widzieć, zapamiętać. Zachęcam do oczywiście kupowania i czytania książki, studiowania, myślenia. Bardzo ciekawa praca, pani doktor. Zawsze mnie intryguje taka rzecz. Dużo się w Polsce mówi o komunizmie, są też liczni antykomuniści, tylko ten komunizm, nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi, nie jest do końca przebadany. Nawet nie mamy biografii głównych postaci, głównych sekretarzy. No, jest próba profesora Eislera, który kiedyś popełnił książkę o 7 sekretarzach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Mamy już książkę Michała Przeperskiego o Rakowskim, czyli ostatnim sekretarzu. No ale tak, nie idzie to najlepiej i najłatwiej. Nie chodzi mi teraz o ocenę środowiska oczywiście historycznego, a raczej to rodzi takie pytanie moje do pani. Dlaczego właśnie Szlachcic, dlaczego się pani zdecydowała na książkę? No, opublikowała pani duży jego biogram, bardzo dobrze źródłowo udokumentowany i jak rozumiem, to był taki główny impuls. Tak, ten biogram dla Polskiego Słownika Biograficznego to był taki dla mnie impuls, ponieważ bardzo dokładnie starałam się przygotować tą publikację. I też patrząc na literaturę przedmiotu oraz źródła, zobaczyłam, że to jest taka troszeczkę postać, o której się dużo mówi, dużo się cytuje wspomnień jego opublikowanych, natomiast nie ma jak gdyby całościowego ujęcia jego działalności. Więc to był taki impuls, prawda, do podjęcia tego tematu. Natomiast oczywiście uważam, że brakuje biografii też tych postaci właśnie drugoplanowych, prawda? No jeżeli jest ta mojego autorstwa biografia Bermana, no to myślę, że Szlachcic jest tu też taką, można powiedzieć, kontynuacją tego. Jest tą postacią drugoplanową, którą można też pokazać, takie szersze spojrzenie na to, co się w kierownictwie PZPR działo. Uważam, że w ogóle biografia jako taka jest też bardzo dobrym polem dla historyka, który nie chce pisać z góry założoną tezą, tak? No bo życie ludzkie nie da się, prawda? Nie da się jakiejś tezy sobie założyć, tylko trzeba to życie ludzkie zbadać i ono nigdy nie będzie takie jedno... Czasami niuansować wręcz. Dokładnie, ono nigdy nie będzie takie jednowymiarowe, prawda? Więc tutaj jak gdyby ci, którzy... No bo jest taka moda teraz troszeczkę obecnie, że piszemy z jakąś z góry założoną tezą. No dla historyka jest to niebezpieczne, bo dobiera dokumenty, materiały do tejże tezy. W biografii tak się nie da, dlatego też jej napisanie jest na pewno trudne. Dlaczego jeszcze Szlachcic? Ja myślę, że on jest ciekawy też pod względem tego, że właściwie jego takie aktywne życie
nazwijmy to zawodowo, no, działalność też polityczna i zawodowa, to są lata 1945-1990, czyli to jest takie spięcie, to jest po prostu okres, no nie chcę powiedzieć PRL-u, bo tak się to nie nazywa, prawda, przez cały ten czas, ale Polski po II wojnie światowej, Polski Ludowej, jeżeli tak mogę to ująć. I to są dwa takie kluczowe momenty też, 1945, kiedy on wchodzi jak gdyby w struktury aparatu bezpieczeństwa. To jest czas rewolucji, wywrócenia starego porządku, prowadzenia nowego, i rok 1990, kiedy umiera, no to na jego oczach właściwie wszystko to, co zostało stworzone przez władzę komunistyczną, rozpada się, prawda? Więc łącznie z partią, z którą był związany właśnie od roku 1943, prawda? A więc najwcześniej, prawda, jak tylko można było. I tutaj no myślę, że to jest też tak, na podstawie jego życia można to pokazać. Można pokazać całą właściwie tą, cały ten okres. A jeszcze mam taką jedną kwestię, o jedną rzecz chciałbym dopytać, bo recenzentem pracy jest pan profesor Zbigniew Siemiątkowski. Ja pamiętam pierwszy raz, kiedy ja się Szlachcicem zainteresowałem jako ważną postacią, przede wszystkim upraszczając, tak trywializując, dla resortu, no to była praca pana habilitacyjna, dobrze pamiętam, pana profesora Siemiątkowskiego, wywiad Cywilna Władza, 2003 rok, gdzie no właśnie to gro zmian, reform, jeśli tak można powiedzieć, w obrębie aparatu represji perelowskiej, no przeprowadzał de facto, czy polityczną ochronę dał Franciszek Szlachcic. I jak rozumiem, pan profesor też w jakiś sposób rozmawiał z panią o całej pracy. Znaczy pani to wszystko oczywiście, wszystko bardzo rzetelnie wyjaśniła we wstępie, co, jak i dlaczego, ale dla widza chcę dopytać. To znaczy nie, tutaj no, profesor Siemiątkowski po prostu dokonał recenzji tej książki, recenzji wydawniczej. Na pewno też dużo miał uwag? Z ciekawości. No, myślę, że to była taka bardzo, bardzo pozytywna recenzja. Natomiast powiedział, znaczy też, czy napisał, a także w rozmowie ze mną uznał, że tą książkę się bardzo dobrze czyta też, co jest może ważne dla odbiorcy, prawda? Że nie jest potwierdzam. Że nie jest to tylko coś, czego, przez co musimy się przebijać i nie rozumiemy, co autor miał na myśli. Więc to dla mnie też było istotne i ważne. No też w recenzji podkreślił przede wszystkim uzyskane materiały poradzieckie, prawda, które też wnoszą no, na pewno nowe światło i nowe spojrzenie na układ w kierownictwie zarówno w latach 60., jak i w latach 70. Natomiast i podzielił się też ze mną swoimi wspomnieniami, bo przecież miał kontakt z Franciszkiem Szlachcicem. Widział go właśnie też na ostatnim zjeździe PZPR, więc to dla mnie też były takie, no też takie jego wspomnienia osobiste też były również ważne. Więc dlatego też, a poprosiłam o recenzję właśnie tutaj, starałam się o tą recenzję ze strony profesora Siemiątkowskiego właśnie z tego względu, że no, tą monumentalną pracę o wywiadzie, prawda, cywilnym właśnie opublikował. Mhm. Do tego okresu oczywiście w naszej rozmowie też dojdziemy, dotrzemy. No dobrze, bo tutaj teraz, bo książka, proszę państwa, jest znakomicie udokumentowana. To znaczy pani doktor nie pisze niczego, na co, mówiąc kolokwialnie, nie ma papierów. I zresztą obszerne przypisy, bardzo ciekawe, bo sam sobie wynotowałem kilka lektur, które mam do nadrobienia, czy kilka wskazówek bibliograficznych, czy kilka elementów do przemyślenia. Wszystko to w książce rzeczywiście jest.
I teraz taka kwestia, która dotyczy źródeł, bo sam Franciszek Szlachcic co nieco o sobie pozostawił. Oczywiście na końcu książki, proszę Państwa, jest zestaw lektur, jak ktoś chce pogłębić temat, iść za tropem pani doktor, to na końcu książki są umieszczone wszystkie najważniejsze teksty, artykuły, wspomnienia, wywiady, rozmowy. To wszystko w książce jest, sygnatury oczywiście archiwalne w przypisach. Co jest takim głównym, znaczy, gdyby ktoś sobie chciał przybliżyć Szlachcica przez Szlachcica, to po co, do czego powinien sięgnąć? Są jego wspomnienia, one były jakoś tam piracko, zdaje się dwukrotnie, ja tego dokładnie nie sprawdzałem, publikowane, ale mówię piracko, bez chyba zgody spadkobierców i samego Franciszka Szlachcica. Znajduje się kilka ciekawych dokumentów w Instytucie Pamięci Narodowej, w tym te jego pełne wspomnienia. Ale właśnie, coś z takim głównym źródłem, które sam Szlachcic po sobie zostawia. I czy jest takowe? Czy trzeba to jednak mocno konfrontować? To znaczy właśnie te źródła, które on zostawił po sobie, prawda? To jest zarówno te opublikowane, zarówno rozmowa z Jerzym Sławomirem Macem, jak i wspomnienia Gorzki Smak Władzy, prawda? Czy te opublikowane, jak i te, jak pan powiedział, piracko rozpowszechniane wspomnienia na użytek wewnętrzny MSW, które faktycznie gdzieś tam były no dostępne, prawda? Bo ja sama też właśnie w jednym z antykwariatów napotkałam warszawskich, tutaj właśnie napotkałam te wspomnienia. To był też ten wywiad z Wiesławem Kozyrą na potrzeby właśnie analizy tego, co się stało na Wybrzeżu. Tylko że ja zwracam uwagę na to, że te jego wspomnienia czy wywiady też, których udzielał, one no, mogą być niebezpieczne dla historyka o tyle, że możemy zostać więźniem tej autobiografii, którą on tworzy. On jej nie stworzył w pełni, chciał to zrobić i pod koniec życia próbował wydać te wspomnienia takie całościowe. Natomiast to nigdy się nie udało. Nie wiemy, co się stało. Być może jakieś notatki zostały, czy nawet te opracowany jakiś rękopis wspomnień. I być może on został i był w posiadaniu syna Romana Szlachcica. Natomiast tego nie wiemy. W Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL pana Grzegorza Sołtysiaka były materiały, które udało się uzyskać od syna Franciszka Szlachcica Romana, no, gdzie jakieś rzeczywiście fragmenty, notatki pozostały. Co się stało zresztą, tego nie wiadomo. No, być może gdzieś zaginęły, być może ktoś to przejął, może gdzieś jeszcze się odnajdą. Natomiast zwracam właśnie tutaj uwagę na to, że ja sama musiałam walczyć z tą jego kreacją, autokreacją, prawda? I historyk przy tego typu postaci, która zostawia po sobie bardzo dużo wspomnień i tworzy ten swój autoportret, no właśnie jest skazany na taką walkę, prawda, na konfrontację też tego, co on napisał z tym, co w innych materiałach źródłowych się znajduje. I to jest naprawdę bardzo trudna walka, no bo musimy się tym posługiwać, a no nie we wszystko też można wierzyć. Ja tam na przykładzie grudnia 70 roku też wydaje mi się, że dość dobrze pokazałam, że on kilkakrotnie przeczy sam sobie, prawda? W jednych wspomnieniach pisze tak, w innych tak, prawda? Więc są pewne niuanse, które wskazują na to, że on... To była chęć wybielenia, czy raczej po prostu wyparcia, bo pamiętamy to, co chcemy pamiętać, nie pamiętamy tego, co jest dla nas niewygodne, zbyt, nie wiem, bolesne. Jak to w jego przypadku było, jak pani konfrontowała te wspomnienia chociażby? Nie wiem, czy to była tylko chęć wybielenia, bo on czasem w tych swoich wspomnieniach jest też szczery i rzeczywiście przyjmuje na siebie też odpowiedzialność za to, co się działo. To nie jest tak, że on tej odpowiedzialności nie, jak gdyby unika całkowicie. Natomiast faktycznie w wypadku grudnia jest ten 70 roku jest... On sam jak gdyby bardzo chciał wyjaśnienia
całej tej sytuacji. Natomiast kiedy ktokolwiek próbował to zrobić, to właśnie wówczas napotykał na taki opór z jego strony i na przykład między innymi Rakowski, który opublikował tą swoją książkę o grudniu, no został przez niego też bardzo mocno tam zbesztany, jeśli mogę użyć takiego słowa, że to jest nieprawda. No więc jeśli ktoś próbował pokazać troszkę inaczej to, niż on sobie wyobrażał, tak, czy też niż chciał utrwalić ten swój portret, no to wówczas właśnie narażał się na krytykę z jego strony. Pani doktora, czy to jest postać barwna czy bezbarwna? Bo trochę mamy taki utrwalony pod powiekami często obraz działaczy komunistycznych czy działaczy PZPR, bo często to już nie byli komunistami. Nie mówię akurat o szlachcicu, o tych późniejszych, to już bardziej byli koniunkturaliści czy oportuniści, którzy posługiwali się makietą PZPR-u, ale czy to była postać z takiego punktu, no mamy taki utrwalony obraz ludzi takich no źle wykształconych, dukających, trochę takich wydawałoby się bezmyślnych. To mówię teraz o takim pewnym uproszczeniu, truizmie, trywializacji także tych postaci. Czy to była pani zdaniem postać barwna, czy nie? Z pęknięciami, czy bez pęknięć? Pierwsze, co usłyszałam właściwie, jak już ta książka zbliżała się do sfinalizowania, do druku, to właśnie taką opinię jednego ze znajomych. Jak można napisać dobrą książkę o tak nudnej postaci? Tak się wydaje, że te osoby z establishmentu władzy PRL, one były nudne. Wydaje mi się, że nie, że... Tak potwierdzam, samo... pani książka przeczy temu obrazowi, potwierdzam. Tak samo w tym okresie toczy się chociażby w partii podskórna walka, która jest interesująca. Mechanizmy niektóre są takie same jak we współczesnym, prawda, w demokratycznym systemie. Więc tutaj to jest ciekawe, że pewne sprawy związane ze sprawowaniem władzy, posiadaniem tej władzy, jej wykorzystaniem, one pozostają niezmienne i to jest po prostu ciekawe, to jest interesujące. Na pewno to są ludzie w większości wywodzący się z ogromnej biedy, z takiego zaniedbania, prawda, więc ten trzon, prawda, działaczy mimo wszystko kierownictwa, na przykład Gierkowskiego, to przecież ludzie, którzy wywodzą się ze skrajnej biedy. Co tu dużo mówić. A to od razu kolejne pytanie bym pani doktor chciał zadać. O ten rodowód Franciszka Szlachcica na tle innych postaci, które potem stanowiły właśnie o establishmencie władzy w Polsce Ludowej, w PRL-u. Na ile on jest odrębny, na ile tożsamy, gdzie są wspólne elementy, gdzie jest właśnie ta kompletna odrębność od innych postaci. Czy to była taka klasyczna droga polskiego komunisty do władzy po II wojnie światowej? Tak, rodowodowo ja bym widziała kilka takich czynników. Pierwszy to jest właśnie miejsce, z którego on się wywodzi. No to jest maleńka Byczyna, pogranicza też, bo to jest taki człowiek pogranicza Śląska, ziemi krakowskiej, prawda, Zagłębia. Więc rodowodowo wywodzi się z jakiejś takiej ziemi granicznej. Jest pochodzenia chłopskiego, tak, to jest taki, wydaje mi się, też wspólny mianownik wielu innych działaczy. To jest ten taki, też z tego wynika też jego chłopski rys charakteru. Kolejna sprawa to jest brak wykształcenia. I tu rzeczywiście ten brak wykształcenia, tu bym widziała różnicę w stosunku do innych, dlatego że szlachcic jest, no, mogę powiedzieć, że niesamowitym tytanem takiej samodzielnej pracy, tak? Czyli no, samoukiem. Z Bieruta się śmiano, prawda, że jest samoukiem, z innych działaczy też się śmiano, tak? To jakiś samouk, traktując to troszkę z przymrużeniem oka. Natomiast szlachcic autentycznie uczy się i faktycznie chłonie wiedzę z różnych dziedzin,
Potem już w okresie bycia czy wiceministrem, czy ministrem, no to będzie wiedza też z zakresu, no powiedzielibyśmy dziś, zarządzania, tak, zasobami ludzkimi, może tak to powiem. Ale to są też inne aspekty. Uczy się też języków obcych, mimo że to też nie jest może jego jakaś dobra strona. No niemniej jednak stara się jak gdyby nadrobić. Mogę powiedzieć, że w tej kwestii się różni, bo o ile się śmiano właśnie z przedstawicieli establishmentu gierkowskiego, że robią dyplomy, prawda, gdzieś tam zaocznie, i faktycznie no to były spore nadużycia w tej kwestii, czy jeśli wziąć pod uwagę samego Edwarda Gierka, czy Zdzisława Grudnia, to w jego przypadku śmiem twierdzić, że te dyplomy były no po prostu autentycznie wypracowane. To też przebija się, przepraszam, że wchodzę pani w słowo, w jego wspomnieniach, że on był samoświadomym człowiekiem pod tym względem, nie ukrywał tego, że ma takie wykształcenie, jakie ma. Gdzieś tam kompleks tego przebijał, ale zawsze była ta potrzeba uczenia się i brak strachu, co jest u polityków bardzo ważne, przed otaczaniem się często mądrzejszymi od siebie. Dokładnie. Myślę, że też tutaj, co bym jeszcze do tego rodowodu dodała, ja myślę, że to jest oczywiście ten czas, na pewno to jest człowiek bez kompleksu Komunistycznej Partii Polski. I to jest coś zupełnie innego niż to pokolenie nawet jeszcze Moczara. Proszę zwrócić na to uwagę, że Moczar jest członkiem Komunistycznej Partii Polski, jest aresztowany przed wojną, prawda, za działalność komunistyczną. Szlachcic tej działalności takiej aktywnej, komunistycznej przed wojną nie prowadzi, bo jest za młody po prostu. Ale też ma chyba, jak z pani książki to można wywnioskować, wyczytać, dosyć szybko jak gdyby zdeklarował swoje lewicowe poglądy i ich nie krył, plus doświadczenia chociażby ze strajku w Jaworznie. Tak, na pewno, tylko chodzi mi bardziej o to zaangażowanie takie głębsze w Komunistycznej Partii Polski, w spory między mniejszością a większością, to już nie chcę wchodzić w te sprawy. Natomiast nie ma tego obciążenia KPPowskiego, które po prostu mogło wynieść do władzy tuż po wojnie, bo to jest cała ekipa stalinowska, można w ten sposób powiedzieć. To są ludzie przecież wywodzący się z KPP, mający ten rodowód KPPowski. On po prostu go nie ma. Nie musi się też tym przejmować, tak, czy był członkiem mniejszości, czy większości w ruchu komunistycznym przedwojennym. On ma poglądy lewicowe, tak jak pan powiedział, i ma jakąś tam kartę, faktycznie już zadeklarował się. Kolejna kwestia to jest czas, ten rodowód wojenny, to znaczy on go, ja bym go widziała tutaj, to środowisko, w które on wchodzi, czyli wojna go wpycha w szeregi partyzantki. No i rodowodowo on jest partyzantem, prawda? On jest partyzantem, a po wojnie kombatantem, wchodzi w tą skórę kombatanta i środowiska kombatanckie, wiadomo, zawsze mają problem z adaptacją w rzeczywistości już, kiedy nie toczy się wojna. I myślę, że to jest taka cecha wspólna wszystkich tych, którzy byli w partyzantce, obojętne z jakiego obozu politycznego się wywodzili. To jest tutaj taka moja uwaga. No, oni dochodzą do władzy, więc no właśnie jest to dodatkowo jeszcze tutaj pytanie, co on ma ze sobą zrobić jako partyzant, tak, żeby przedłużyć to swoje, powiedzmy sobie, partyzanckie dobre samopoczucie. No i myślę, że wejście w struktury aparatu bezpieczeństwa jest dla niego taką drogą naturalną, właśnie ze względu na ten swój partyzancki rodowód. I on będzie mu towarzyszył. W okresie partyzanckim to też nie jest do końca chyba kreacja. Oczywiście on jest związany z tą partyzantką antyakowską, chociaż jak pani w książce dowodzi czy pokazuje, bo nie zawsze ta gra między akowcami GL i AL była czysta, w sensie były wzajemne różne denuncjacje, żeby
żeby sobie zaszkodzić. Tego, co pani pisze, tego szlachcic ani jego dowództwo nie robią, ale wykazują pewnego rodzaju no, spryt organizacyjny, pewnego rodzaju odwagę, zdolności, pewnego rodzaju też charyzmę. Mówię tutaj pod względem takiego zarządzania w przestrzeni, która jest trudna, czyli konspiracyjna, partyzancka. No, tych cech mu nie brakuje. On się chyba sprawdza, jest takim trochę urodzonym człowiekiem resortu, mimo że z resortowej rodziny jako żywo nie pochodzi. Tak, tak, na pewno. No, te cechy takie, powiedzmy sobie, działania też w warunkach trudnych, bo ten ruch partyzancki na Śląsku czy w Zagłębiu, okolicy Sosnowca, tak Jęzor, gdzie ten oddział partyzancki funkcjonował, no, był naprawdę trudnym terenem ze względu na duże nasycenie też, jeśli chodzi o działania niemieckie, ochronę też linii kolejowych, prawda, więc to naprawdę było bardzo trudne i wydaje mi się, że on faktycznie się w tym sprawdza i też ma taką, no, ma takie poczucie odpowiedzialności za ludzi, którzy mu podlegają. To jest dość silne u niego. No i też to tworzy też właśnie tą więź, myślę, że podobną do tej więzi, powiedzmy sobie, w wojsku, prawda, którą żołnierze mają po przejściu przez pole walki, prawda. To są te specyficzne więzi, których się nie da potem wyeliminować. A z drugiej strony pojawia się u niego taki stały element, co widać w książce, pani autorstwa, to znaczy wyrażający się w zdaniu, ja chcę być górnikiem. Dochodzi w momencie do napięcia w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie. On chce rzucać papierami, w zasadzie rzuca na początku lat 50. W odmowie dalszej pracy wpisuje, jak rozumiem, że chce być górnikiem, tak? Tak, jego marzeniem jest praca na dole, tak, praca w kopalni, ale wydaje mi się, że to jest tylko taka gra, że jednak on jest mimo wszystko człowiekiem, którego pociąga praca operacyjna, który jest, no, czuje się dobrze w służbach specjalnych po prostu i myślę, że to był jakaś może próba ucieczki, być może wynikająca właśnie z kłopotów osobistych. Tam był konflikt w Krakowie, prawdopodobnie, no, nie jestem w stanie go w pełni udokumentować, ale z Józefem Światło. On mógł też rzutować na późniejsze, powiedzmy sobie, relacje czy postrzeganie relacji polsko-żydowskich w aparacie bezpieczeństwa, które, no, też będą dla środowiska partyzantów tutaj istotne, tak, czyli tej walki z osobami pochodzenia żydowskiego. Ale myślę, że to raczej była taka może chwilowa próba ucieczki. Natomiast on jest rzemieślnikiem, bym powiedziała, takim rzemieślnikiem i typowym jednak funkcjonariuszem aparatu bezpieczeństwa. Ale przede wszystkim, jak rozumiem, bo to szczególnie widać w sytuacji, jak pani opisuje ten okres olsztyński, kiedy w zasadzie tam tworzy zręby na terenie bardzo trudnym dla władz komunistycznych, czyli Warmia, Mazury, kiedy tworzy struktury Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, to generalnie on to robi, jak rozumiem, z przekonania, to znaczy bez przekonania i słuszności postępowania partii, raczej by tego nie robił, bo jest bardzo surowym i wymagającym przełożonym wobec swoich podwładnych. Mało tego, przytacza pani tam sytuację, na przykład karania za nadużycia władzy czy nadużywanie alkoholu w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie. Tak, jest takim zdecydowanie wymagającym szefem i to widać zarówno właśnie w Olsztynie, jak i w Rzeszowie, no i też później w Katowicach, prawda? Więc to na pewno, czy jest przekonany? Myślę, że on po prostu robi to, co jest jak gdyby istotą służb specjalnych, czyli, no, chroni tą
władzy, która jest aktualna, prawda? Nie wiem do końca, czy on ma takie przekonanie. Ma na pewno silne poglądy związane z tym, z jakich nizin społecznych się wywodzi. Ma poczucie pewnej sprawiedliwości dziejowej, tak, w stosunku do tego, co działo się wcześniej. Czyli dlatego być może walka na przykład z kułakami jest, no, autentycznie wyraża jego poglądy, prawda? Czyli on się w to angażuje. Natomiast ja bym widziała też go właśnie w tej kwestii. On jest po prostu, traktuje siebie też trochę jako zbrojne ramię tej nowej władzy. I wykonuje swoje obowiązki. Może to brzmi brutalnie, ale tak jest. No dobrze, to kiedy pojawia się ten moment, wspomina pani o tym oczywiście w książce, kiedy pojawia się ten moment, kiedy on już wyrasta ponad bycie bezpieczniakiem i w zasadzie otwierają się dla niego drzwi w polityce, czy też kiedy on zaczyna odkrywać szansę pójścia dalej i wyżej, no bo to jest rzeczywiście pod względem kariery takiej od pucybuta do milionera, oczywiście w innej rzeczywistości, no niesamowita historia, no bo on zaczyna od Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Chrzanowie, jak dobrze pamiętam, i dochodzi do samej góry, czyli staje się ministrem spraw wewnętrznych, no to jest kariera absolutnie nieosiągalna i przejście całej w zasadzie ścieżki, trochę jak zaczynanie przez policjanta od patrolowania ulicy do stania się komendantem głównym policji, nawet więcej, właśnie ministrem spraw wewnętrznych, no to jest rzeczywiście niezwykła droga. Kiedy on widzi, że te drzwi się w polityce dla niego uchylają, że może tutaj wstawić nogę i coś na tym ugrać? Pierwsze takie przymiarki, można powiedzieć, kiedy on wchodzi w sferę polityki, no to jest na pewno Olsztyn, dlatego że z automatu on jest również członkiem tak zwanej trójki kierowniczej, czyli po prostu zarządza województwem i tam poznaje, no, właśnie Mieczysława Moczara. Więc niejako z automatu wchodzi w kontakt z kierownictwem partii na tym terenie. I to jest taki styk, myślę, pierwszy, który powoduje, że on zaczyna się interesować też troszeczkę szerzej tą sferą polityczną. No i myślę, że Moczar tutaj odgrywa znaczącą rolę. Kolejna sprawa to jest to, że on wbrew temu, że był partyzantem, jak tutaj mówiliśmy przed momentem, a partyzanci w tym okresie, nazwijmy to stalinowskim, byli traktowani troszkę podejrzliwie, tak, i wiązało się to z odchyleniem prawicowo-nacjonalistycznym. I mimo tego, że on jest partyzantem, to on awansuje, prawda? To jest awans, jemu się nic złego nie dzieje. On awansuje, jest szefem właśnie wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa w Olsztynie, w Rzeszowie. I mało tego, zostaje starannie wybrana grupa, wyselekcjonowana, która wyjeżdża na kurs do Moskwy, oficerów. A więc no to jest taki drugi moment, gdzie on styka się z tym światem zewnętrznym, można powiedzieć. Dla niego, myślę, ten wyjazd do Moskwy był taki bardzo istotny też, ponieważ podbudował go. Kto go wskazał do tego wyjazdu? Kto zauważył, że jest potencjalnie możliwość jeszcze rozwoju jego kariery w Rosji? To znaczy, trudno tutaj powiedzieć, no, został wskazany przez Departament Personalny, prawda? I to właściwie Mikołaj Orechwa tutaj odpowiadał za to. On w Moskwie został szefem tej grupy, która wyjechała. Więc to też dodatkowo podkreśla, że to nie była osoba, której nie ufano, to na pewno. A coś wiemy więcej o tym okresie? Krótko mówiąc, czy są na to papiery? Co tam robiono? Czego on się uczył? Czego się nauczył?
Są jego wspomnienia i są informacje po prostu takie sprawozdawcze, bardzo ogólne o tym właśnie, znaczy może ogólne, no ale nie zawierające informacje faktycznie, czego uczono, jakie były zajęcia, bez wchodzenia może w jakieś szczegóły, natomiast tak, są też opinie na temat tego, jak on się zachowywał jako kierownik tej polskiej grupy i one są bardzo pozytywne. Dzięki temu zresztą no, awansuje do Katowic, także no i tu już wchodzi jak gdyby w ten zupełnie nowy, nowy świat. No tak, to jest rzecz, ten awans, to przeniesienie otwiera mu drzwi do polityki. Jak on znajduje się, czy odnajduje się w otoczeniu Gierka? Kto go zauważa, kto go wciąga i jaką rolę pełni w tym kręgu władzy Edwarda Gierka? Jest kilka publikacji bardzo ciekawych na temat Edwarda Gierka, między innymi profesora Szumiły, najnowsza książka, ale też Jakub Szumski, który pisał z kolei o rozliczeniach z epoką Gierka. To wyłania się ze stylu z kolei zarządzania Edwarda Gierka taki system współpracy, współpracowników, że Gierek poza sprawami najważniejszymi potrafił, chciał i umiał delegować władzę, jak to można powiedzieć tak podręcznikowo, że nie był takim człowiekiem, który chciał wszystko i musiał wszystko kontrolować, tylko jeżeli ktoś już w tym jego kręgu władzy się znalazł, Gierek go obdarza zaufaniem i merytorycznie bardzo konkretne sprawy mu powierzył. Jak to było w przypadku ich poznania, zadzierzgnięcia i współpracy? No, oni się długo znają też, prawda? No nie tak długo jak z Moczarem, prawda? Szlachcic się zna, ale no, poznali się, na pewno poznali się dobrze na początku 1957 roku, kiedy zarówno Szlachcic zostaje komendantem wojewódzkim Milicji Obywatelskiej w zmienionej strukturze resortu w Katowicach, a Gierek zostaje w miejsce Józefa Olszewskiego, zostaje pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego. I znowuż mamy tą trójkę kierowniczą i no po prostu bardzo blisko obaj panowie zaczynają tutaj ze sobą współpracować. Więc to na pewno ten długi czas znajomości też zaowocował tutaj tym, że potem w to miejsce na dworze Edwarda Gierka, ono ma bardzo taką, ma bardzo dobre to miejsce. Te ich relacje są, można powiedzieć, familiarne. Oni się odwiedzają, oni spędzają razem czas, więc to też dodatkowo sytuuje Szlachcica w takim bardzo bliskim kręgu osób związanych z Gierkiem. I to widać w momencie już dojścia do władzy Gierka, gdzie oni na przykład Wigilię pierwszą roku 70. Pomagał mu w tym? Już powiem, chciałam tylko dokończyć ten. W 70. Wigilię spędzają razem na przykład, wyjeżdżają razem w Bieszczady w 71. roku, więc to jest takie bardzo, myślę, osobiste są te relacje i można powiedzieć, no Gierek też używa czasem tego określenia, że to był mój przyjaciel, prawda? Ale do czasu potem przekonałem się, jaki jest. Pyta pan, czy pomagał w 70., tak? Bo kilka tutaj rzeczy. Ja myślę, że... Bo to jest też taka kwestia rozgrywki między nim a Moczarem. To są w pewnym momencie ścierające się ambicje polityczne bardzo silnie. No właśnie, tu jest cały czas pytanie. Ja starałam się, wydaje mi się, odpowiedzieć na to w książce. Natomiast też pewnie nie do końca mi się to udało. Kiedy Szlachcic przestaje być partyzantem, a staje się zwolennikiem Gierka. Wydaje mi się, że przez pewien czas on jest i tym, i tym. Po prostu ma bardzo dobry układ, to znaczy zna zarówno jednego, jak i drugiego. Prawda? Istnieje też takie prawdopodobieństwo, że właściwie dążono też do tego, że Moczar z Gierkiem mają się podzielić władzą, a nie jeden z nich ma przejąć jej pełnię. I w takim układzie... Warto podkreślić, że Moczar zabiegał o władzę pierwszego sekretarza. No właśnie, tylko że w takim układzie, gdyby
podzielili się tą władzą, no to szlachcic nie miałby, powiedzmy sobie, problemów z opowiedzeniem się po którejś ze stron. Po prostu wszedłby do tego nowego kierownictwa i część osób tak to postrzegała. Takie informacje dotyczące tego, że Gierek będzie tu pierwszym sekretarzem, a Moczar będzie tu kontrolował MSW, płynęły też z resortu, z tych szczebli, powiedzmy sobie, wojewódzkich MO do Moskwy. Też w ten sposób oficerowie służb specjalnych widzieli to, że być może taki układ sił po odejściu Gomułki byłby dobry. Natomiast no, tak się nie stało i szlachcic musiał wybierać. Około roku 1967 wydaje się, że popadł w konflikt z Moczarem. On wynikał z... No, wydaje się z tego, że szlachcic sobie zdawał sprawę też z może nie wiem, jak to określić. No, chciał też może przejąć kontrolę nad Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. To jest taki moment, że uważał, że osłabieniu uległa też pozycja Moczara w Moskwie. Odeszli ludzie mu przychylni, tak jak Szelepin czy Semiczastny. I że to jest taki moment, gdzie być może jemu również uda się wzmocnić swoją pozycję w MSW. Tak, a kto po drugiej stronie w Moskwie był z kolei stronnikiem, czy orędownikiem, czy mentorem szlachcica? Jesteśmy w stanie wskazać taką osobę? Na pewno ze środowiska zbliżonego do niego to partyzant Siemion Cwigun. To jest taka postać właśnie, no rzeczywiście, jakbyśmy porównali życiorysy, no to też jest właśnie partyzant. To jest, tak jak pan powiedział, od pucy buta do milionera. To jest człowiek, który wchodzi w struktury NKWD w 1939 roku i trwa w nich, prawda? I on jest też ciekawy z tego punktu widzenia, że troszkę podobnie jak w wypadku relacji Moczar-Szlachcic i Gierek-Szlachcic, on poznaje Breżniewa w czasie swojej działalności w Mołdawskiej Socjalistycznej Republice. Tam kieruje tamtejszymi organami bezpieczeństwa i tam poznaje Breżniewa i od tej pory się go niejako trzyma, jest jego człowiekiem. No, dlatego porównuje to ewentualnie z relacjami tutaj z Moczarem czy z Gierkiem, bo to jest taki mechanizm. Potem także mówi, no, uważano, że Cwigun jest taką osobą, która z ramienia Breżniewa pilnuje Andropowa, jak on sobie tutaj, jakie on działania podejmuje, jeśli chodzi o kierowanie KGB, że to jest jego człowiek. Więc tego Cwiguna bym widziała jako takie alter ego Franciszka Szlachcica w Moskwie. A czy były i jeśli tak, to jakiego rodzaju były kontakty właśnie między Franciszkiem Szlachcicem a Jurijem Andropowym? No, wydaje się, że one były dość dobre też i tutaj też z tych wspomnień syna, do których gdzieś tam się udało dotrzeć, choć osobiście ja z nim nie rozmawiałam, ale też no, wcześniej, czy na potrzeby wystawy w warszawskiej Zachęcie, wystawy Szlachcic, był z nim przeprowadzony wywiad. Syn potwierdza, że one były bardzo też takie bliskie, że też, może nie powiem, że familiarne, tak jak w wypadku Gierka, ale że spotykali się też na takim gruncie prywatnym. To Andropow również nie chciał uwierzyć w zarzuty dotyczące no, nacjonalizmu szlachcica w 72-73 roku. Więc wydaje się, że był ostrożny w takim no,
potępieniu, tak, szlachcica i na pewno wydaje się, że nie brał udziału w jego odsunięciu, on osobiście. Natomiast on ciekawą rzecz powiedział w momencie, kiedy Andropow, kiedy szlachcic awansował do kierownictwa partii. Po co ci to? Masz MSW, to jest ważniejsze i to jest większy zakres władzy niż władza sekretarza czy członka biura politycznego. A to jest bardzo ciekawe spotkanie i bardzo ciekawa relacja i rzeczywiście chyba dużo lepiej ten rozdział był przeprowadzony w ZSRR, Związku Sowieckim, niż w Polsce, patrząc na biografię szlachcica. Tak, znaczy wydaje mi się, że to też jest tutaj w tym układzie, w kierownictwie gierkowskim powstał problem, bo szlachcic, pytał pan też o to miejsce obok Gierka, no więc on mu powierza to MSW, to jest ważne, natomiast jak gdyby naturalne byłoby w momencie wejścia do kierownictwa szlachcica, że powierzy mu również nadzór nad tym MSW, tak? Kiedy już przestanie być ministrem, będzie nadzorował resorty siłowe. A okazało się, że to pole mu zabrano i no właściwie został bez tego swojego głównego pola działalności. Musiał ustąpić Stanisławowi Kani, prawda? I to było pole też, znaczy to rodziło też konflikt. A wydaje się, że właśnie naturalnym było powierzenie mu nadzoru nad MSW. Tak się nie stało, no i on troszeczkę w tym kierownictwie zajmował się innymi rzeczami, ale ponieważ to jest człowiek, który też potrzebuje informacji, tak? On tymi informacjami gra, on te informacje zbiera, jest też mistrzem w tej... Rozumie, tak, no bo tak. Jak budował siatkę informatorów, co pani dobrze napisała, na przykład właśnie w Olsztynie, w okolicach, no to on rozumie, jaka jest rola osobowego źródła informacji po prostu dla służb, jakiego rodzaju wiedzę można uzyskać i wyzyskać, to jest... Tak, i to nie są tylko powiedzmy takie sformalizowane, jak pan mówi, osobowe źródła informacji, ale to też są takie źródła informacji pośrednie, to znaczy to jest ta metoda Brystygierowej, czyli rozmawiamy z wszystkimi, wyciągamy od nich informacje. On tak funkcjonował, prawda? I tutaj akurat tym kanałem MSW w tym momencie no, nie miał dostępu do pełnego obrazu informacji, próbował sobie to zapewnić przede wszystkim przez osoby związane z wywiadem, prawda? Więc to jest na pewno Józef Osek, to jest na pewno Henryk Piętek. Oni byli tymi kanałami, które mimo tego, że formalnie już nie był ich szefem i nie nadzorował MSW, no, przekazywały mu pewne informacje. Zaraz do tego przejdziemy, co jest reformą szlachcica. W wywiadzie cywilnym głównie, ale jeszcze ta kwestia sporu właśnie kompetencyjnego. Z czego wynikał fakt odsunięcia go od MSW, no i wejście tutaj Stanisława Kani? Jakiego rodzaju to była rozgrywka i dlaczego się na to zdecydowano? Myślę, że problemem było to, że Kania po prostu nadzoruje MSW w 1971 roku, kiedy szlachcic jest ministrem, prawda? I teraz trudno było go z kolei pozbawić tego pola działalności, odsunąć go, bo no, z kolei uderzyłoby to w niego. Więc myślę, że Gierek no, próbował godzić jednak różne aspiracje i różne ambicje. To kierownictwo absolutnie nie jest jednolite. I toczy się tam walka, bo teoretycznie też proszę pamiętać o tym, że Gierek pokazywał siebie jako tymczasowego sekretarza pierwszego, więc też troszkę zmylił to swoje otoczenie, bo ono szukało tego momentu, no dobrze, skoro jesteś tymczasowym sekretarzem, no to powinieneś w pewnym momencie odejść. A ta tymczasowość trwała dekadę. A ta tymczasowość trwała.
trwała dekadę. No myślę, że dla tego otoczenia było to frustrujące, męczące i no stąd ta walka podskórna, która się toczy. To była celowa gra Gierka? Żeby patrzeć, jak będzie zachowywało się otoczenie i wyłuskiwać potencjalnych nielojalnych współpracowników? Jest taka możliwość, bo widać, że on też, kiedy mówi o tym, mówi też, wspomina o tym w rozmowie ze szlachcicem, ja domniemuję, że to też był pewnego rodzaju test lojalności. Jak szlachcic się zachowa w tej sytuacji. Myślę, że Gierek miał też doświadczenie czy obraz Gomułki, który wiadomo było, że odejdzie, no już z racji też i wieku i różnych innych spraw i też oczekiwano na to, więc myślę, że też starał się jak gdyby przygotować sobie grunt ewentualnie do tego, jak kto się zachowa w sytuacji, gdyby rzeczywiście doszło do takiej, do odejścia. Tak? Więc zabezpieczyć się. Mhm. To już mówimy o okresie po 70 roku, ale jeszcze bym chciał krok wstecz uczynić, pani doktor. I dwie kwestie są tutaj też ważne, istotne. Opisane oczywiście jak najbardziej w książce, to znaczy, co to znaczyło być w resorcie do 68 roku? Znaczy to oczywiście te przegrupowania funkcjonariuszy żydowskiego pochodzenia, także kierowniczego, dokonało się dużo wcześniej, bo już w okolicach między 50, w sumie po ucieczce światły i po pierwszych audycjach w Radiu Wolna Europa. Więc pierwsze takie pęknięcia były 54-56. Ale z punktu widzenia właśnie lat 60, no bo wtedy, w połowie lat 60 dopiero tworzy się ta legenda partyzantów. Ona jest w jakimś sensie kodyfikowana, no bo powstaje książka napisana oczywiście na użytek Mieczysława Moczara, Barwy Walki, ale to w połowie lat 60. dopiero partyzanci tworzą wokół siebie pewne środowisko, nawet bym powiedział ruch intelektualny, ale to też jest w pewnym momencie wyłaniający się Andrzej Konic, który obrazuje trochę opowieści o partyzantach. Co to znaczyło być partyzantem w resorcie? Trudne pytanie. Myślę, że tak. Pani tutaj oczywiście uchyla się od jednoznacznej interpretacji do powiedzenia, ale na przykład opisuje w latach 50., kiedy jest przeniesiony już z Olkusza, z Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Franciszek Szlachcic, czyli de facto awansuje do Krakowa, no, że rysuje się prawdopodobnie jakiś poważny konflikt między nim a Józefem Światło, który kończy się, jak Światło z kolei awansuje, no i zaczyna tworzyć, czy tam współtworzyć Departament 10, ale że te wzajemne niechęci, one kipiały od czasów wojennych, jak rozumiem. Myślę, że kipiały, tylko że w wypadku Szlachcica, no on właściwie na tym terenie śląskim nie ma takiego doświadczenia, prawda, z okresu wojny, jakiegoś konfliktu polsko-żydowskiego. A takie doświadczenia ma Moczar i jego środowisko, prawda, związane z... Tak, związane z przede wszystkim z postacią Leona Kasmana i tym konfliktem. Natomiast, tak jak powiedziałam, być może ta kwestia Światły to jest taki początek. Tu jest też problem tego, że w pewnym momencie to środowisko partyzantów, młodych partyzantów, bo ja bym chciała rozróżnić właśnie Korczyński, Moczar, to są dla mnie starzy partyzanci. Natomiast no chociażby Szlachcic, Słapczyk, prawda, to są młodzi partyzanci. To są ludzie młodsi. I oni mieli, uważali przynajmniej, że mają dla siebie zamkniętą drogę dalszego awansu. Bo awansowali, owszem, tak jak tutaj rozmawialiśmy, nawet no, na tą pozycję szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa, ale chodziło też o awans w centrali. I w momencie, kiedy Moczar awansuje zaczyna działać w MSW, ściąga też tych partyzantów, powiedzmy sobie, takich jak Szlachcic, do Warszawy. I Szlachcic właściwie trafia do Warszawy z terenu, prawda, czyli z Katowic, przeskakuje
no, troszeczkę tę karierę w centrali, prawda? Czyli nie jest na przykład szefem departamentu. On od razu zostaje podsekretarzem stanu, czyli wiceministrem tak naprawdę, w miejsce właśnie Antoniego Alstera. I no, no nie da się ukryć, że jest to jakaś walka z tymi, jak oni to określali, wpływami żydowskimi w aparacie bezpieczeństwa. Że te osoby przeszkadzały im, zresztą Alster też... I one się dokonują wcześniej, tak, to jeszcze warto podkreślić, też, nie w marcu 68, tylko już w 67, no, właśnie, po wojnie. Poza tym, to też proszę pamiętać, że na przykład Alster też nie był przecież bezpieczniakiem. To była osoba poza resortu i to też było istotne w tych różnego rodzaju konfliktach, czy ktoś był resortowym dzieckiem w tym znaczeniu, że idzie tą ścieżką kariery w resorcie, czy on tam trafia na przykład z aparatu partyjnego, czy nawet z aparatu państwowego, tak jak to było w wypadku chociażby Ociepki, późniejszego ministra spraw wewnętrznych po Szlachcicu. Tak? Więc tutaj. I myślę, że partyzanci po prostu chcieli awansować. I to, co się stało w 1967-68 roku, a było przygotowywane znacznie wcześniej, to była właśnie rewolucja kadrowa wynikająca no nie chcę użyć, to podobny proces jak w rewolucji kulturalnej w Chinach, tak? No młodzi idą, tak? Chcą zastąpić starych, że się tak wyrażę. A że część tej elity komunistycznej mającej przyszłość KP-owską właśnie była pochodzenia żydowskiego, no to tutaj ten wątek jak gdyby pojawia się walki z wpływami żydowskimi. A czy można go takim popularnym określeniem, które funkcjonowało i funkcjonuje częściowo w publicystyce, ale funkcjonowało bardzo długo jak określenie narodowy komunista, czy Szlachcica do takiego obozu można byłoby przypisać? Bardziej jest na pewno natolniczykiem niż puławianem, to niewątpliwie. Tak, no, ja myślę, że można by go było uznać za narodowego komunistę. I tak jest też postrzegany, chociażby w momencie już podejrzeń, jakie się pojawiają wobec jego osoby u wschodniego sąsiada, właśnie ten wątek nacjonalistyczny, że to jest nacjonalista, polski nacjonalista, on jest obecny. Więc... A Moskwa to postrzega jako zagrożenie, czy jako możliwość wypełnienia nową treścią określenia nacjonalista? Bo oni też tym świetnie grali. To znaczy jest to na pewno... Myślę, że to jest postrzegane jako zagrożenie, dlatego że tutaj bardzo uważano i śledzono te nastroje nacjonalistyczne, bo miano przykład Rumunii, tu się bano tego scenariusza rumuńskiego. I też taka ciekawa jest rozgrywka w momencie odejścia Szlachcica, dokładnie w tym samym czasie, mniej więcej, no może troszkę wcześniej, ale sam już taka rozprawa z tym, że z człowiekiem to jest 70 czy 74 ostatecznie zostaje usunięty z kierownictwa radzieckiego, to jest Piotr Szelest za nacjonalizm ukraiński. Najpierw właśnie usunięty zostaje z Ukrainy, on był szefem tamtejszej partii, właśnie pod tym podejrzeniem, tak, o bycie nacjonalistą ukraińskim. Tam też wchodziły w grę, tutaj Szlachcica też atakowano chociażby o sprzyjanie pewnym publikacjom, które nie do końca podobały się w ZSRR. Bardzo podobne zarzuty były w stosunku do Piotra Szelesta. Dokładnie właśnie. Poświęca pani jeden z rozdziałów książki. Kim byli franciszkanie? Nie mylić z zakonem, tylko z grupą współpracowników, zwolenników, namaszczonych osób Franciszka Szlachcica. Kogo mamy tutaj na myśli, używając tego pojęcia? Znaczy, jest z tym poważny problem z franciszkanami. Nazywano ich też zakonem, tak żeby zakon franciszkanów. Łączono jedno z drugim, to prawda. Tak. I dążono do ich, no powiedzmy sobie, rozwiązania, likwidacji. Obecność tej grupy
Świadczy o tym, że PZPR nie była monolitem nigdy, że istniały różnego rodzaju grupy. No i właśnie tu też problem z nazewnictwem, bo ciężko określić, czy to była grupa wpływu, czy to była frakcja. Frakcja, myślę, że to za dużo powiedziane. Czy to była właśnie grupa wpływu, czy to była koteria, czy to była klika, czy też tak jak Rurasz określa to środowisko, sitwa. No więc trzeba szukać jakiegoś słowa, wydaje mi, jakiegoś sformułowania dobrego. Wydaje mi się, że była to w założeniu grupa wpływu. Natomiast jak uchwycić franciszkanów, tego do końca sama nie wiem. To znaczy można spróbować spojrzeć na to, kto został odwołany wraz z szlachcicem, tak? Czyli gdzieś tam poniósł konsekwencje także jego upadku. I przeanalizować te personalia. To są osoby z Ministerstwa Handlu Zagranicznego, włącznie z tym, że Ministerstwo Handlu Zagranicznego zlikwidowano. To są osoby z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, związane wcześniej z wywiadem, pracujące wcześniej w Departamencie Pierwszym albo będące na niejawnym etacie Departamentu Pierwszego MSW. To są osoby pracujące właśnie w wywiadzie, tak, czy kierujące wywiadem, tak jak Józef Osek. Ale do grupy franciszkanów czasem zaliczano też ludzi, którzy absolutnie twierdzili, że nic z nią nie mają wspólnego. Wspomniany przeze mnie Rurasz, który był zapraszany na spotkanie ze szlachcicem, właśnie wtedy zarzucał mu to, że to jest sitwa, tak? No, obiady, no, gdzie prawdopodobnie no, szlachcic po prostu próbował jak gdyby rozeznać, czy ewentualnie no, byłby skłonny na jakąś, do jakiejś takiej szerszej współpracy, albo Rurasz kłamie, tak? Też jest taka możliwość. Być może rzeczywiście również w pewnym momencie zaliczał się do tej grupy wpływu. To są osoby też, no mówię o tej przypadłości szlachcica, czyli o tym, że on zbiera informacje rozmawiając, lubi rozmawiać, tak? Czyli zaprasza na rozmowy. To na przykład do grupy franciszkanów możemy zaliczyć też tych, którzy byli jego wykładowcami, których właściwie z przymusu zapraszał do siebie, żeby go kształcili, tak? Tak jak Andrzej Targowski, jeśli chodzi o informatykę, tak? To też mógłby być franciszkanin, bo on mimo wszystko w tych swoich wspomnieniach widać, że jest pod bardzo dużym wpływem Franciszka Szlachcica, że ta osoba go intryguje, że no, współpracuje z nim, tak? Więc no, może być postrzegany jako franciszkanin. No, wydaje się na przykład, że takie działania, jakieś szukania jakichś właśnie swoich intelektualistów, nawet mamy z takimi rzeczami do czynienia, mówię o Stanisławie Lemie, tak? Szlachcic mu wysyłał kwiaty, tak? Więc jakieś tam hołdy mu składał i postrzegano to jako to, że no, szlachcic chce mieć swojego intelektualistę, chce mieć swojego człowieka. Więc powiem w ten sposób, ciężko złapać tą grupę wpływu, czy... Nie była sformalizowana. Bo nie była sformalizowana. Natomiast można właśnie takie pośrednie ścieżki próbować tutaj zastosować. No, są osoby, takie jak Józef Czyrek, które obliczają, że ta grupa liczyła około 500 osób umiejscowiona w różnych strukturach, w różnych właśnie resortach. Też jeśli chodzi o teren, to tutaj już przy tej rozgrywce ze szlachcicem widać, że to jest na pewno Kraków, to jest na pewno próba jakiegoś umiejscowienia swoich ludzi w Katowicach, bo to jest taka próba zamienienia Zdzisława Grudnia Janem Mitręgą, a Mitręga był bliskim człowiekiem szlachcicowi, więc też
jeśli chodzi o teren, tak, bo to jest nie tylko Warszawa, ale to jest też te struktury, nazwijmy to terenowe, partyjne, gdzie on to swoje zaplecze buduje i tutaj to mu w momencie utraty władzy zarzucano, że właśnie gdzieś tam w tym terenie również ta grupa franciszkanów no, chce obalić pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego. Krótko mówiąc, można założyć, że walczył trochę jak jego poprzednik Moczar, kiedy wyczuwał już słabość Gomułki właśnie o bycie pierwszym. Co prawda może Gierka słabości nie rozpoznawał, czy tą, o której pani wspomina, tymczasowość próbował wykorzystywać, żeby stać się tym pierwszym, że miał taką ambicję. Możemy to założyć. Możemy to założyć, aczkolwiek chyba nie miał takich szans, zresztą podobnie jak Moczar. Właśnie ze względu na ten obraz, który został ukształtowany i przekazany do Moskwy. Wydaje mi się, że nie miał takich szans. Ale z drugiej strony może inaczej, może nie chciał być pierwszym, tylko prawdopodobnie usiłował dokonać pewnych zmian w samym sercu, tak, centrum dowodzenia PZPR, czyli przesunąć Gierka na taką bardziej reprezentacyjną funkcję szefa partii, a siebie uczynić takim formalnym drugim sekretarzem, który rzeczywiście będzie rządził. Dlatego tam pojawiają się takie... Szara eminencja, klasyczny zabieg o bycie szarą eminencją. Tak, pojawiają się takie pomysły, koncepcje, że może Gierek by został premierem, no jeżeli zostanie premierem i szefem partii, no to nie bardzo będzie w stanie tą partią kierować. To może nie będzie szefem partii, a może będzie, ale właśnie takim, powiedzmy sobie, no, malowanym, tak tylko. Z kolei środowisko, któremu Szlachcic zarzucał też intrygi przeciwko sobie, czyli Babiuch, czyli Kania, ono lansuje z kolei tą koncepcję prezydenta. Ten urząd prezydenta, on się od czasu do czasu pojawia w historii Polski po 1945 roku i zawsze jest też traktowany bardzo tak podejrzliwie ze strony Moskwy. I tutaj też tak było. Był ten pomysł, żeby przywrócić funkcję prezydenta, urząd, przepraszam, nie, funkcję urząd prezydenta. No i właśnie, co w takiej sytuacji? Czy Gierek byłby tym prezydentem? Szlachcic stwierdził, że absolutnie, że to nie była osoba, która się nadaje tu, że ta grupa, powiedzmy sobie, związana z Babiuchem, uważała, że tak, że tutaj można by przesunąć Gierka. I znowu pytanie, co z partią, prawda? Dla nich byłoby to taki kosmetyczny zabieg, który spowodowałby, że właściwie ster partii przeszedłby realnie w ręce kogo innego. Więc tak bym to interpretowała, że nie była to chęć sięgnięcia po fotel pierwszego, tylko takiego zabiegu, który by umożliwił utrzymanie Gierka u władzy, a równocześnie przejęcie kontroli nad partią. Jeszcze, aż się proszą, takie pytanie, to się samo też narzuca, o jego relacje z Piotrem Jaroszewiczem. Faktycznie po ustąpieniu Cyrankiewicza premierem, postacią równie wpływową, ważną, też o niejasnych związkach z Moskwą. Już nie wspominam o akcie jego zabójstwa już w III RP na początku lat 90., bo do dzisiaj tak naprawdę nie wiemy, co się stało. Kolejni sprawcy potencjalnie są zatrzymywani i śledztwo zatrzymuje się w martwym punkcie. Ale postać też niebagatelna, ważna dla systemu władzy PRL-owskiego i dla otoczenia Gierka. Jak się wzajemnie panowie postrzegali? Jak wyglądały ich wzajemne relacje? To jest też ciekawe, bo
Jaroszewicz był też tym człowiekiem, który zgodził się i właściwie proponował szlachcica na szefa MSW. Może było to tylko formalne. Z kolei szlachcic, niektóre osoby wskazują na niego jako człowieka, który w tych początkach tworzenia się ekipy gierkowskiej zaproponował Jaroszewicza jako premiera. Też takie relacje są, prawda, że to on był tym, który generalnie bardzo mocno uczestniczył przy okazji tego tworzenia właśnie personaliów nowej ekipy, więc no być może, dlaczego tak się stało, być może uważał, że to jest osoba, która ze względu na swoje związki i kontakty w ZSRR, wynikające przede wszystkim z doświadczenia w pracy w aparacie RWPG, prawda, no to, że on będzie dobrym takim rozwiązaniem, jest człowiekiem znanym i będzie dobrze odbierany. Natomiast w pewnym momencie te relacje między nimi zaczynają być takie trudne. Wydaje mi się, że szlachcic też lekceważył Jaroszewicza, będąc ministrem. Nie uważał, że powiedzmy sobie ta zależność jest aż tak mocna, a Jaroszewicz na pewno był człowiekiem bardzo ambitnym. I tutaj to go na pewno bolało. I kolejna sprawa to jest właśnie ta kwestia premierostwa, o której mówiłam, czyli manipulacje przy premierze. Jedni twierdzili, że szlachcic sam chciał zostać premierem, inni właśnie to, o czym mówiłam, że chciał Gierka przesunąć na to stanowisko. No, równałoby się to usunięciu Jaroszewicza. I to wywołało bardzo ostry konflikt pomiędzy nimi. Rzeczywiście Jaroszewicz był też osobą, która go bardzo mocno atakowała. Kiedy już powiedzmy sobie doszło do dyskusji na posiedzeniu biura politycznego nad właśnie losem Franciszka Szlachcica. I wydaje mi się, że to był właśnie taki też konflikt o to, kto będzie bliżej Edwarda Gierka. Jaroszewicz też miał aspiracje do bycia najbliżej, a wcale to nie jest takie oczywiste, że to jest osoba bliska mu. W takiej relacji dla ambasadora ZSRR Gierek bardzo dziwnie opisuje właśnie swoją troskę o Piotra Jaroszewicza, że on tutaj jest taki chorowity, że powinien o siebie zadbać, że bardzo go doceniamy i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby było to no takie tłumaczenie się, no nie, my go bardzo popieramy, tak? My jesteśmy z nim, to jest nasz bliski współpracownik, ale to oznaczało, że są podejrzenia, że jednak tak nie jest, prawda? Że jednak tak nie jest i to była taka, powiedzmy sobie, próba Gierka pokazania, że nie, że relacje są w porządku. Prawda? Więc powiem szczerze, że ktoś, kto faktycznie opracuje taką biografię Piotra Jaroszewicza, myślę, że też będzie miał ciężki owoc do zgryzienia, bo jest to, zresztą nawet tak jak na okładce tej książki, ja świadomie to zrobiłam, to jest ta osoba, która również gdzieś tego zapytałem. W tle tak, tych relacji Gierek-Szlachcic, ona jest obecna, jest takim cieniem. Świetne zresztą zdjęcia to i super okładka, to tak na marginesie, bo dlatego zapytałem o tego Jaroszewicza. Pani doktor, przedostatnia kwestia. I tutaj mam taką książkę w opracowaniu pana profesora Filipa Musiała, Podręcznik Bezpieki. To są normatywy, instrukcje pracy operacyjnej, w ogóle cała teoria i praktyka stosowana wobec osobowych źródeł informacji, jak się pozyskuje, dlaczego się pozyskuje, jak się typuje i tak dalej, i tak dalej.
naprawdę świetna rzecz, absolutnie lektura obowiązkowa dla wszystkich tych, którzy się interesują aparatem represji PRL-owskim. No właśnie, to całe opracowanie powstaje w latach 70., o czym pisze pan profesor Musiał, i tak naprawdę trwa do lat 90. Tajemnicą Poliszynela jest fakt, że i później, i na tym zmilczę, czyli do dzisiaj, tak naprawdę. Mówi się o tym, że gdyby nie szlachcic, nie byłoby ośrodka kształcenia kadr wywiadowczych w Starych Kiejkutach. Osek, który tworzy ten ośrodek, robi to z punktu widzenia tych wszystkich, którzy te pierwsze i późniejsze kursy pokończyli, potem odznaczyli się jakoś znacząco dla Departamentu Pierwszego, istnieli także w Zarządzie Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa, potem pozostawiali liczne wspomnienia, wywiady, enuncjacje prasowe itd., itd. Nie był na przykład absolwentem Marian Zacharski, ale gdyby nie ta cała czapa, która dała mu potem ochronę, ukadrowiła go, jego los byłby dużo trudniejszy, prawdopodobnie w więzieniu amerykańskim, tak czy siak. No nie byłoby tego, nie byłoby takiego drugiego tchnienia dla Departamentu Pierwszego MSW, i to wszyscy podkreślają. Nawet Amerykanie ten okres doceniają, gdyby nie szlachcic. Na pewno. To jest jego takie oczko w głowie. To jest coś, czym bardzo chciał i po prostu faktycznie widać, że lubił się zajmować. I to jest też takie marzenie, żeby z wywiadu zrobić no, taki sprawny faktycznie aparat do, powiedzmy sobie, oddziaływania, zbierania informacji. No i też mogący konkurować z zachodnimi ośrodkami wywiadowczymi. To było bardzo ważne. I tak się stało. Tak, i on się tego nie bał. I myślę, że z punktu widzenia, no, już nie odchodząc jak gdyby od oceny, czy to jest okres komunistyczny, czy też nie, ale... Pani doktor, przepraszam, że wchodzę w słowo. Powstaje w pewnym momencie Wydział Naukowo-Techniczny, czy rozwija się. Po tej reformie jego oficerowie są kadrą zarządzającą w Zarządzie Wywiadu UOP-u i w UOP-ie po 89 roku, po 90 roku. No, ustawa stanowi 10 maja 90 roku powołano Urząd Ochrony Państwa do życia. Więc, no więc tak właśnie, się stało. Właśnie o tym mówię, że to jest no, po prostu ta struktura też potem jest... Właśnie dzięki temu może przejść dalej, prawda? I to, no nie wiem, może się to podobać bądź nie, ale tak jest, prawda? Czyli jest to bardzo trwałe. Myślę, że szlachcic w ogóle całość pracy MSW, a szczególnie właśnie Departamentu Pierwszego, chciał zmodernizować. To jest wizjoner i to niewątpliwie tak jest. Chciał pewne rzeczy sformalizować, opracować instrukcje pracy, jak ta praca ma wyglądać, zaprowadzić też porządek. Dlatego też myślę, że istotne jest to, co też on robi z kontrwywiadem. To znaczy, to jest afera Zalew, czyli on pokazuje, że trzeba też pewne rzeczy uporządkować. Tak? Tu podbudowuje, z jednej strony buduje wywiad, a daje przytyczka kontrwywiadowi pod zarządem Ryszarda Matejewskiego, i cała afera Zalew wydaje się właśnie takim nie tylko jakąś rozgrywką personalną, ale też pokazaniem, że trzeba pewne rzeczy uporządkować. No tu właśnie też nie udało mu się to w pełni, bo z kolei sam został zaatakowany za aferę żelazo, która przecież dotyczyła dla odmiany wywiadu i no, mimo wszystko obciążała jego konto. Prawda? Ale przynajmniej wydaje się, że takie było jego założenie, żeby to sformalizować, uporządkować, no i być takim menadżerem zarządzającym nad całością. Obok Piotra Pytlakowskiego tylko pani udało się dotrzeć
czy raczej udzielił relacji i wypowiedzi pułkownik Osek, współtwórca, czy w zasadzie twórca Starych Kiejkut, chętnie rozmawiał, chętnie się dzielił informacjami o szlachcicu. Jak on po latach postrzegał szlachcicę? To jest wszystko w książce, ale jestem ciekaw też tego bezpośredniego spotkania. To było bardzo ciekawe spotkanie, aczkolwiek nie chciał ze mną rozmawiać generał Osek. Tylko byłem pod wrażeniem, jak zobaczyłem w przypisach, że relację jednak pani złożył, bo faktycznie odmawia wszystkim. Nie chciał rozmawiać też ze względu na właśnie pana Pytlakowskiego. To znaczy, nie wiem, w jakimś tam stopniu zawiódł jego oczekiwania, do końca nie wiem w jakim. No niemniej jednak faktycznie zgodził się na tą rozmowę. Postrzegał go bardzo, bardzo pozytywnie. Co ciekawe, Józef Osek właśnie gdzieś tam cały czas twierdził, że szlachcic nie do końca był związany ze środowiskiem partyzanckim. Broń Boże, nie był antysemitą. Absolutnie tutaj żadnych tego typu, tak by tego nie postrzegał. Uważał go za takiego bardzo wymagającego, ale też i sprawnie zarządzającego szefa, aczkolwiek też dostrzegał pewne może niezbyt zręczne posunięcia kadrowe. Nie mowa nie tylko w wywiadzie, ale w ogóle generalnie w samym MSW, które też nie do końca może były dobrymi rozwiązaniami. Tu chodziło przede wszystkim o Mirosława Milewskiego. W zasadzie tak, nie wolno opowiadać puenty żadnej książki. Tylko o tych przyczynach, ostatnie pytanie, tylko te przyczyny upadku politycznego szlachcica. Z czego one wynikały? Kto głównie był jego oponentem? Tych przyczyn było kilka. One się, myślę, po prostu ze sobą łączą i nie ma takiej jak gdyby jednej, którą bym wymieniła. Dlatego też czytelnicy zobaczą w książce, ale podałam tam takie, które uważam za najważniejsze. Pierwszy to kwestia rokowań ze stroną niemiecką dotycząca odszkodowań, kwoty odszkodowań, które można uzyskać jeszcze i w zamian wypuszczenia tak, wypuszczenia części obywateli Polski, którzy wybrali no, po prostu tą opcję niemiecką, bądź w ramach łączenia rodzin, prawda? Jaka to by była pula tych osób? Tam były różne, od 50 do 150 tysięcy. I te rokowania myślę, że na pewno zaszkodziły szlachcicowi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest na pewno stanowisko sąsiadów, czyli ZSRR, tylko że tu nie jestem w stanie do końca stwierdzić, co było pierwsze, czy czarny obraz najpierw powstał w Polsce i został przekazany różnymi kanałami do Moskwy, czy też było odwrotnie. To Moskwa zorientowała się, że z Franciszkiem Szlachcicem coś jest nie tak, że jest właśnie nacjonalistą, czy też że jest właśnie tutaj podejrzany o jakieś spiskowanie przeciwko Gierkowi. Trzecia sprawa to jest stanowisko samego pierwszego sekretarza, czy Gierka, i on jak gdyby tych początków podejrzeń w stosunku do szlachcica w swoich wspomnieniach nawet podaje rok 1971. Także to też jest ciekawe, dlatego że jeżeli by przyjąć takie założenie, no to faktycznie widać, że stosunkowo wcześnie
ta utrata zaufania nastąpiła i wszystko, co się dzieje potem, jest jakąś taką grą ze szlachcicem, wynikającą też z tego, że Gierek być może obawiał się jego wiedzy i też tego, w jaki sposób go z tego kierownictwa należy usunąć. Kolejna sprawa to jest na pewno tenże spisek franciszkanów, o który oskarżano szlachcica. Czy on rzeczywiście był, właśnie tutaj rozmawialiśmy już o tym, więc nie będę może powtarzać, czy też go nie było, czy też to były zabiegi o właśnie tą kosmetyczną zmianę. Kolejna rzecz to jest z kolei spisek przeciwko szlachcicowi, który wydaje mi się, że całkiem wyraźnie się zarysował, a wynikało to z tego, że szlachcic był człowiekiem też trudnym i bardzo chciał wszystko modernizować. Mówiliśmy o MSW, mówiliśmy o wywiadzie, a to dotyczyło także innych pól działalności oraz nie bał się krytykować. I to było niewygodne, robił to szczerze po prostu i otwarcie, a to było niewygodne dla części członków kierownictwa, na przykład Jerzy Łukaszewicz, jeśli chodzi o propagandę, tutaj mocno to przeżył, bo szlachcic zarzucał, że ta propaganda cudu Gierkowskiego jest po prostu fałszywa i to było wyraźne. Więc naraził się znacznej części pozostałych członków kierownictwa i nie wiem, czy oni zawiązali spisek, ale na pewno działali w kierunku usunięcia szlachcica z kierownictwa. Jest też kwestia właśnie dostrzeżenia przez szlachcica pułapki kredytowej i ostrzeżeń z tym związanych. I sam Gierek też to podkreśla i Szydlak również, że jest to jedyna osoba, która w ogóle na to zwróciła uwagę i chciała w jakiś sposób, żeby jednak to doszło do jakiejś korekty czy zmiany w polityce gospodarczej. Jest jeszcze ten wątek MSW, to znaczy tutaj przede wszystkim rola Stanisława Kowalczyka. I on bardzo mocno też pokazuje czarny obraz szlachcica w Moskwie. Może ja to niezręcznie nazwałam zemstą MSW w znaczeniu po prostu człowieka, który kieruje MSW, tak? I być może części tych osób, które zostały poszkodowane w wyniku afery Zalew. I to by były takie główne przyczyny upadku. No, są takie głosy, że po prostu wszyscy go mieli dość, bo był człowiekiem, powiedzmy sobie, otwarcie mówiącym o pewnych sprawach. W polityce to nie jest zaleta, to jest często wada, jak się okazuje. Mimo że po ludzku może być postrzegana jako zaleta, bo szczerość i prostolinność są ważnymi cnotami. Panie doktor, aneks postscriptum. Na czym pani teraz pracuje? Bo miała powstać ciekawa monografia, ciekawa książka. Czy powstanie, kiedy powstanie? Ja cały czas pracuję równolegle, bo to jest taki temat, który uważam powinien zostać pokazany. Chodzi mi o łączność pomiędzy kierownictwem partii polskiej, zarówno PPR, jak i PZPR. Myślę, że nie uda mi się pokazać PPR, a może nie jestem, to jest dość ogromny taki obszar, a kierownictwem WKPB i KPSDR jako odpowiedników, prawda, jeśli chodzi o ZSRR. I to łączność, rozumiem, różne kanały łączności. Właśnie ta łączność kanałem partyjnym, łączność kanałem dyplomatycznym, bym powiedziała, kanałem specjalnym, czyli poprzez służby. To jest praktycznie nie do pokazania, uważam, od strony rosyjskiej. Nie ma takiej szansy. Może, ale wątpię. Może jakieś źródła po prostu pośrednie tutaj ewentualnie. I wydaje mi się, że to jest do roku 80
Można to zrobić, dlatego że część dokumentów, szczególnie Wydziału Zagranicznego Komitetu Centralnego KPZR, była dostępna dla mnie, także tutaj taką bazę sobie zrobiłam, taki przegląd tego, jakie dokumenty są. Natomiast jest to temat bardzo trudny, bo on obejmuje też takie więzi nieformalne, prawda? To jest też pytanie o to właśnie, jakie informacje, kto kiedy przekazywał. I tak jak tutaj powiedziałam, na przykład nie do końca jestem w stanie stwierdzić, kto, kiedy, czy równocześnie może i czy najpierw ten czarny PR wytworzono tutaj i przekazano, czy też było odwrotnie. Natomiast myślę, że dla historii Polski powojennej, dla historii PZPR jest to bardzo, bardzo ciekawa sprawa i to bym chciała zrobić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Proszę Państwa, biograf, pani doktor biograf Franciszka Szlachcica, Jakuba Bermana, wcześniejsza, dużo wcześniejsza książka, doktor Anna Sobór-Świderska była moim Państwa gościem w przystanku Historia. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu.